Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Julka, z czym kojarzy ci się romantyzm? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to romantyzm, na który składają się wszystkie miłe gesty, słodkie słówka, kwiatki, czekoladki, lizaki w kształcie serca i wszystkie te, można powiedzieć, około walentynkowe bzdety. No ale nie można oczywiście zapomnieć, że romantyzm to też bardzo istotny nurt w naszej kulturze. No, to dobrze się składa, ponieważ rok 2022 jest ogłoszony rokiem romantyzmu polskiego i dokładnie 200 lat temu w Wilnie ukazały się ballady i romanse Adama Mickiewicza, które stały się wyznacznikiem początku epoki romantyzmu. I z tego powodu organizowane jest sporo eventów nawiązujących właśnie do romantyzmu. No, a my z tej właśnie okazji porozmawiamy z panem profesorem Markiem Busiem, który specjalizuje się w tym okresie. No i dowiemy się między innymi o powiązaniach Krakowa z twórcami romantycznymi. Warto też dodać, że wszystkie fragmenty cytowane są z pamięci. Zapraszamy do słuchania. Jak zrodziła się ta pana miłość do epoki romantyzmu? Skąd w ogóle to zainteresowanie? Znaczy, ja nie jestem typem człowieka, który łatwo popada w miłości, zwłaszcza takie szalone. A romantyzm by tego wymagał. Z romantyzmem się w szkole średniej zetknąłem, ale głównie poprzez Norwida. Jeśli mogę mówić o fascynacji, to Norwid już 50 lat temu przecież było. I w zasadzie prowadziłem zajęcia z romantyzmu przez większość tego czasu, kiedy pracuję na uczelni. Badawczo, jeśli można tak dużym słowem nazwać te moje nieporadne próby, zajmowałem się głównie Norwidem i wszystkim, co wokół Norwida. Od 30 paru lat wychodzi rocznik Tolstoy Journal, który się nazywa Studia Norwidiana. Kieruje tym Towarzystwo Naukowe KUL, a redaktorem naczelnym jest profesor Sawicki. Wychodzi edycja krytyczna, czyli taka pełną akrybią filologiczną przeprowadzana dzieł wszystkich Norwida. W ostatnich paru latach takie bardzo ładne teksty na temat aktualności Norwida dzisiaj napisali i opublikowali seniorzy w naszym klanie norwidycznym, czyli pani profesor Puzynina i pan profesor Sawicki. A czy romantyzm jest powiązany z Krakowem? Na przykład czy twórcy pisali o Krakowie albo odwiedzali to miasto? To jest trochę paradoksalne, ale znowu najwięcej Norwid. Szczerze mówiąc, żaden z wielkich romantyków polskich, ani słowacki, ani Krasiński, ani Mickiewicz na pewno, nigdy nie byli w Krakowie. Taki najpiękniejszy, jeśli chodzi o eseistykę prozą pisaną, to jest takie odpowiednie do dzisiejszego momentu. Taki opis uroczystości związanych tutaj w Krakowie ze strzelaniem do kurka, z oktawą Bożego Ciała. Też chciałybyśmy się dowiedzieć, jak wyglądała kwestia literatury kobiecej w romantyzmie, bo właściwie nie słyszy się o kobietach, które wtedy tworzyły. Jest to raczej epoka zdominowana mocno przez mężczyzn. Więc czy były jakieś takie kobiety, które wybiły się wtedy na literaturze, czy tam poezji na przykład? Prowadźmy te ramy, prawda, żeby młodzież sobie uporządkowała, czy to było 600 lat temu, czy tylko 350, prawda? Więc oczywiście ta data tegoroczna jest ze względu na ballady i romanse. Ten słynny, acz literacko nie najwybitniejszy tomik wierszy, ballady i romanse z takim wierszem programowym Romantyczność, prawda? Myślę, że o niej jeszcze trochę powiemy. Więc tutaj ta data jest uważana za przełomowa, natomiast data zamknięcia ma charakter jakby sytuacyjno-polityczny. Ostatni tacy prawdziwie romantyczni poeci poginęli bądź zamknęli po powstaniu styczniowym, to jest 1863-4 rok. Oczywiście 20 lat jeszcze działał Norwid i pisał także romantyczne utwory. Ale tutaj oczywiście jest pewna uznaniowość. Dlaczego mówię o tej dacie pierwotnej? Ponieważ jeszcze przed 22 roku były już przejawy literatury kobiecej, a nawet
w jakiejś mierze można by powiedzieć, no, feministycznej, nie w tym rozumieniu, które często dzisiaj bywa temu słowu nazywane. Taki najwybitniejszy przykład była córka Izabeli Czartoryskiej, ojciec słynny Adam Kazimierz też był literat, także rodzina taka literacka, więc Maria z Czartoryskich-Wirtemberska. Na drugim biegunie już romantyzmu takim była Narcyza Żmichowska. To była pierwsza taka polska wojowniczka o prawa kobiet, o niezależność kobiet. Pierwsza taka, powiedzmy sobie, programowa, nie jako kaprys księżnej, tylko jako pewien ruch. W czasach, kiedy Norwid zadawał się, chociaż nie należał do nich, z tak zwaną cyganerią warszawską, czyli początki lat 40., one się spotykały, były nazywane tak zwanymi lwicami. Wtedy literaturą, ponieważ nie było państwowości, nie było jawnych instytucji, literaturą rządziły salony literackie i pisma literackie, często takie jednorazowe efemerydy. Więc one przybierały nazwę, powiedzmy, entuzjastek, prawda? I niektóre z nich były wykształcone także filozoficznie. Że romantyzm to epoka prawdziwych romantyków. Słowo romantyk i romantyzm mają zupełnie inne znaczenie. Uporządkujmy tu pewne rzeczy. Romantyzm jako okres, jako pewien wycinek dziejów literatury, oczywiście nie składał się tylko z romantyków, bo byli wybitni twórcy, tworzący w nurcie także realistycznym. No, najlepszy przykład, najbardziej płodny do tamtych czasów na świecie pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Romantykiem był raptem w takiej powieści Poeta i Świat, a potem napisał jeszcze 300. To już o wiele większym romantykiem był z pokolenia następnego niewątpliwie Sienkiewicz, no, który rozsiewał mity. Ale czym był romantyzm, trzeba by pomyśleć. No, był pewną rewolucją i to ogromną, i to no, niestety przykrą strasznie, także dla romantyków. W pierwszym dziesięcioleciu dominujący jest wpływ Byrona, jego mroczności, jego demonicznej wizji świata. Goszczyński nazwał machiną piekielną. Świat to nie jest mechanizm precyzyjny, jak zegarek, tak jak mówili deiści czy optymiści oświeceniowi, prawda? Tylko świat to jest machina piekielna. Świat to jest, która miażdży wszystko. Świat to jest wielki dom rozpaczy. I tutaj w tym względzie trzeba to przyznać, że polskie kobiety, pisarki polskie, stosunkowo mniej popadały w te dewiacje, no najrozmaitszego, prawda? Nawet w tych dziełach, które w szkolnych lekturach mieliście, powiedzmy w Kordianie, Nieboskiej Komedii. Późny Norwid już pozytywistom niektórym wymawiał, że to nie da się powiedzieć spustoszonemu narodowi, żeby się bogacił, a jak będzie miał pieniądze, to się wyzwoli. Przystanek Kraków. Niedawno w Krakowie w Teatrze Słowackiego wystawione były Dziady Adama Mickiewicza. Spotkałam się z bardzo różnymi opiniami. Słyszałam nawet, że to bardzo antypolski spektakl. No, po tej całej medialnej burzy sama chciałam ten spektakl zobaczyć. Szczególnie, że w rolę Konrada wcieliła się kobieta. No, ale niestety biletów nigdzie nie dało się już dorwać. No i szkoda, wielka szkoda, bo myślę, że warto byłoby samemu się przekonać i wyrobić sobie swoją własną opinię. A tymczasem wrócimy do rozmowy z panem profesorem Markiem Busiem. Ponieważ było pytanie o te niewiasty romantyczne, więc mówię, takich romantyczek zapalonych, chyba że w takim sensie filozoficznym czy psychologicznym, to na szczęście nie było. Jeśli popadały kobiety XIX-wieczne w szaleństwo, to dlatego, że dzieci były głodne, mężowie gdzieś się szwendali po wojnach i one nie wiedziały, w co ręce włożyć, a nie dlatego, że miały jakieś potrzeby wewnętrzne, duchowe i tak dalej. To może jeszcze zapytamy o to, czy literatura romantyczna ma wpływ na właśnie teraźniejszość. Sama literatura to ma taki wpływ, że wszystkich was zmuszają do czytania. Więc nie może nie mieć wpływu, i jest inne pytanie, czy to jest wpływ pozytywny. Natomiast ja bym to rozszerzył, nie tylko literatura, ale też sztuka romantyczna. No. Niewątpliwie tacy jak Chopin, czy niektórzy malarze typu Matejko i tak dalej, no to jakby stworzyli rzeczy, które intensywnie wpływają. Natomiast czy wpływa tak bardziej bezpośrednio? No, literatura to też teatr. I szczerze mówiąc, przez długi czas, kiedy wydawnictwa były ocenzurowane i tak dalej,
teatr i przedstawienia teatralne od czasów jeszcze Stanisława Augusta Poniatowskiego. One odgrywały bardzo dużą rolę, nieraz kończyły się manifestacjami patriotycznymi. Romantyzm jest jakby jednym z koniecznych elementów, żeby człowiek mógł spojrzeć nieraz w lustro, żeby nie musiał mówić na siebie bydlę. Teraz widzimy w tych ostatnich miesiącach czy latach jego działanie, to znaczy działanie spontaniczne, samorzutne, uczuciowe, biorące się z dobroci serca. Jak Norwid pisał, wszystko co wielkie jest wielkie przez serce. No i to widzimy zarówno w stosunku, w takim sprężeniu się w odniesieniu do COVID-a. No czy teraz wielokrotnie bardzo szczodrej pomocy Ukraińcom. Czy zamknę słowami jednego z poetów chyba, może Słonimskiego. Jeżeli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Przystanek Kraków. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, a maturzyści uzupełnili swoją wiedzę o zakres epoki romantyzmu. No ja na przykład osobiście dowiedziałam się kilku nowych i ciekawych rzeczy. Bardzo właściwie zdziwiło mnie to, że zarówno Kraków, jak i Warszawa to nie były główne ośrodki kultury. No, mnie też to zdziwiło. Ale myślę, że po tak dużej dawce wiedzy mogłabym ponownie siadać do matury z polskiego. Bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami. Dziękujemy naszemu realizatorowi Emilii Chmiel. Audycję prowadziły Julia Starowicz i Klaudia Lekka.